dzień dobry, moje kochane byki. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu miesięcznym. Czytanie jest oczywiście na sierpień 2024 roku. Zrobimy sobie tradycyjnie krzyż celtycki i zobaczymy, co karty będą chciały Wam powiedzieć. Pamiętajcie, że są to czytania ogólne, więc nie będą rezonować ze wszystkimi. Wierzcie to, co dla Was, resztę zostawcie. A jeżeli to czytanie to kompletnie nie Wasza bajka, to pamiętajcie, że jest jeszcze coś takiego jak ascendent, księżyc. Możecie również zawsze sprawdzić swój znak wenusowy. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem. Jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, z którymi warto się zapoznać, szczególnie jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz. No i moje drogie byczki, pamiętajcie o łapeczkach w górę. Filmy miesięczne wychodzą na podstawie ilości lajków pod filmami z poprzedniego miesiąca, więc warto zostawić łapkę w górę, wówczas szybciej otrzymujecie swoje czytanie na kolejny miesiąc. Także moje drogie byczki, lajkujemy, lajkujemy. Oczywiście komentarze, subskrypcje, udostępnienia są również bardzo mile widziane, więc z góry Wam dziękuję, kochani, za całe Wasze wsparcie. Dziękuję, że jesteście i już nie przedłużam. Lecimy z Waszym czytaniem na sierpień. Co będzie stanowić wyzwanie dla Was w tym nadchodzącym miesiącu? Król Mieczy. Co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Trójka kielichów. Co odchodzi do przeszłości? Piątka kielichów. Co jest podstawą tej sytuacji? Szóstka mieczy. Nie szóstka mieczy, tylko szóstka pentakli, przepraszam. Co macie w głowie, w sercu? Czwórkę buław. Co przyniesie niedaleka przyszłość? Głupiec. Wasza energia? Pustelnik. Energia z zewnątrz? Dwójka mieczy. Nadzieje bądź obawy? Szóstka mieczy i wynik bądź rada, siódemka kielichów. I na spodzie mamy arcykapłana, Waszą energię. Okej. Dobra, kochani, talia dopowiadająca jest i lecimy. Waszym wyzwaniem na miesiąc sierpień jest Król Mieczy. Król Mieczy, kochani, może być osobą z trygonu na przykład powietrza, bliźnięta, waga, wodnik, ale Król Mieczy, kochani, jest często reprezentacją jakiegoś postawienia granic, szczerej rozmowy, odcięcia czegoś, co nie służy. Król Mieczy może mówić o poważnej decyzji, może mówić o awansie, może mówić o odnalezieniu specjalisty, który pomoże nam załatwić różne formalności, różne sprawy. Król Mieczy przede wszystkim reprezentuje logikę, analizę, kierowanie się pod głosem rozsądku, rozumu, wykorzystaniem swoich umiejętności, wykorzystaniem mądrości, doświadczenia, żeby podjąć jakieś życiowe decyzje. I to będzie stanowić w jakiś sposób dla Was wyzwanie. Zaraz sobie sprawdzimy, o co konkretnie chodzi. No i co będzie pomagać bądź przeszkadzać? Trójka kielichów. Trójka kielichów jest kartą świętowania, sukcesu, radości z życia, ale też pojednania. Pojednania być może z kimś z przeszłości, ale też, tak jak powiedziałam, osiągnięcia czegoś, czego pragniemy. Trójka kielichów często mówi o świętowaniu, mówi o zabawie, także zaraz będziemy sobie sprawdzać, o czym te karty mówią, co chcą Wam przekazać, moje drogie byki. Zobaczmy najpierw tego Króla Mieczy. O co chodzi z tym Królem Mieczy? Jako wyzwanie. Piątka buław. Tu jest jakiś konflikt. Sprawiedliwość. Przygaszenie jakiegoś konfliktu, znalezienie jakiegoś rozwiązania i głupiec, i nowy początek. Okej, szóstka pentakli, dziewiątka kielichów, koło fortuny. Jest to związane z tą propozycją, która faktycznie tu się pojawia. Dziewiątka kielichów i koło fortuny i as pentakli. Kochani, dla części z Was pojawia się szansa na jakieś spełnienie marzeń i odmianę losu. Ale wygląda na to, kochani, że faktycznie tu jest jakiś konflikt. Trochę mi wygląda na jakiś konflikt wewnętrzny, wiecie? Sprawiedliwość, głupiec. Oczywiście dla części z Was może być tak, bo tutaj mamy dużo takiej pentaklowej energii, więc może chodzić, kochani, o jakiś nowy projekt zawodowy, propozycję zawodową, o jakąś zmianę, która przyniesie Wam spełnienie marzeń. Może nawet przeprowadzkę, może jakieś ruszenie naprzód. Dla części z Was, jeżeli bardziej to jest dotyczy jakichś innych spraw, no to weźcie, jak czujecie. Może chodzić też o miłość, kochani, że tutaj ktoś Wam coś proponuje. Może pojawić się jakiś nowy związek na horyzoncie, albo związek, który już istnieje, przechodzi jakąś ewolucję, jest tutaj szansa, żeby spełnić jakieś marzenie, gdzieś się wyprowadzić, zrealizować jakieś przedsięwzięcie, zacząć właśnie coś nowego, ale tu jest właśnie jakiś konflikt. I teraz tak, albo ten konflikt jest Wasz wewnętrzny i potrzebujecie zobaczyć wszystko jasno i wyraźnie, żeby zaryzykować, żeby tu przyjąć tą propozycję. Może być tak, kochani, że
Zastanawiacie się, czy ta umowa jest dla Was korzystna. Może, kochani, musicie coś porzucić, może musicie coś zmienić. Może właśnie serce mówi jedno, a rozum mówi drugie. I zastanawiacie się, co macie zrobić w tej sytuacji, bo jednak ta sytuacja może wymagać jakiegoś ryzyka, jakiejś zmiany w Waszym życiu. A dla części z Was ten konflikt może być zewnętrzny. To może być były pracodawca, który nie chce Was puścić. To może być były partner, który Was nie chce puścić. To może być Wasze otoczenie, które wiecznie powoduje jakieś niesnaski, trudności i utrudnia realizację jakiegoś przedsięwzięcia, planu albo spełnienie marzeń, albo, kochani, pójście naprzód. Wygląda na to, że tutaj faktycznie ze sprawiedliwością część z Was i z Królem Mieczy będzie musiała załatwić coś formalnie. Czyli faktycznie pójście w stronę jakiegoś specjalisty, który pomoże Wam załatwić jakieś sprawy, będzie dla Was bardzo korzystne. Dla części z Was, kochani, trzeba będzie oficjalnie rozwiązać jakąś umowę albo podpisać jakąś umowę, tak? Jedno jest pewne, kochani, głupiec zachęca do tego, żeby zaryzykować, ale jednocześnie z tym Królem Mieczy, żeby to wszystko było przemyślane, żeby nie postępować głupio, żeby to wszystko jakoś zaplanować logicznie i faktycznie, jeżeli sami nie wiecie, jak rozwiązać daną sytuację, myślę, że specjalista będzie dla Was bardzo ważny. Kochani, dla części z Was jeszcze tutaj bardzo mocno widzę, że właśnie ten konflikt dotyczy jakiejś Waszej obecnej sytuacji i tutaj trzeba po prostu z kimś szczerze porozmawiać, żeby znaleźć jakieś rozwiązanie, żeby móc pójść właśnie w jakimś nowym kierunku. Więc jeżeli to jest kwestia Waszego otoczenia, które utrudnia Wam jakieś pójście naprzód, no to warto tutaj zainwestować właśnie w jakąś szczerą rozmowę. Zobaczmy tą trójkę kielichów i zobaczymy, jak to czytanie nam się dalej będzie klarować. Trójka kielichów jako pomagać bądź przeszkadzać. Dziesiątka mieczy. Cesarz odwrócony. Rycerz Pentakli. No i właśnie mamy tutaj tego cesarza i mamy diabła. Faktycznie, kochani, tutaj jest ktoś, kto Wam utrudnia pójście naprzód. Także ta piątka buław może tyczyć się jakichś zewnętrznych warunków. Oczywiście, to może być, kochani, Wasza energia. Jakieś takie uwiązanie. Ale biorąc pod uwagę, że to jest trójka kielichów, trochę widzę, że dla części z Was może chodzić o jakiś trójkąt, taki życiowy, miłosny, zawodowy i tak dalej, gdzie jest trochę duży tłok i dziesiątka mieczy. Ktoś tu próbuje Was zatrzymać właśnie w jakiejś takiej czarne idee, jak to się mówi, nie? Wiecie, o co chodzi. Macie do czynienia z kimś toksycznym. Wy chcecie pójść naprzód, wy chcecie ruszyć właśnie w jakimś zupełnie nowym kierunku. Jest faktycznie tutaj propozycja, ale faktycznie tutaj jakaś osoba Wam to utrudnia. Więc to może być potencjalnie szef, szefowa. Cesarz odwrócony jeszcze w połączeniu z diabłem jest naprawdę niefajną energią. To jest ktoś apodyktyczny, to jest ktoś egoistyczny. To może być ktoś, kto używa siły, żeby wygenerować coś, co chce osiągnąć, tak? To może być ktoś, kto używa przemocy psychicznej, fizycznej, materialnej, jakkolwiek, tak? Cesarz jest głową rodziny, tak? Więc to może być Wasz mąż, żona, to może być Wasz partner, partnerka, to może być Wasz rodzic, ale dla części z Was to może być szef, na przykład były pracodawca, albo pracodawca, u którego teraz jesteście, który blokuje Was przed pójściem naprzód. Z rycerzem pentakli, kochani, ważne tutaj, żeby się nie śpieszyć i żeby mieć określony plan. Trójka kielichów mówi, nie trać nadziei, bo masz szansę tutaj na sukces, żeby się wyzwolić z tego, ale faktycznie czuję, kochani, że dla części z Was może to być kwestia jakiejś współpracy, że będziecie potrzebować pomocy, żeby się czegoś wykaraskać, żeby się z czegoś uwolnić, żeby faktycznie ruszyć naprzód w kierunku czegoś lepszego. No, bardzo toksyczna energia, kochani, wokół Was, więc tutaj myślę, że sierpień będzie tą energetyką, która pozwoli Wam się wyswobodzić właśnie z tych toksycznych więzi, albo, kochani, da szansę na początek, że tak powiem, takiego wyswobodzenia. Co odchodzi do przyszłości? Piątka kielichów. No i właśnie, tutaj, kochani, podjęliście jakieś decyzje, których żałujecie. Weszliście w jakąś umowę, kontrakt, nie wiem, zakochaliście się w kimś, kim nie trzeba. Jest jakiś rodzaj żalu do kogoś, jest jakiś rodzaj takiej trudnej energetyki. Ale mam wrażenie, że właśnie tutaj przychodzi ta propozycja, szóstka pentakli, jakaś propozycja na horyzoncie, propozycja, która ma na celu zrównoważenie Waszej energii, która jest bardzo korzystna dla Was, jest obiecująca dla Was, która troszeczkę wyciąga Was właśnie z tej energetyki piątki kielichów. Zobaczmy w takim razie, czym jest ta propozycja. Może tutaj więcej informacji uzyskamy, jakieś większe konkrety. Szóstka pentakli, arcykapłanka, okej, okay. I dwójka kielichów, fajnie, jakieś mocne połączenie, wsparcie, okej, okay. I szóstka pentakli po raz kolejny.
Dziewiątka pentakli, piątka pentakli, as kielichów. Kochani, to jest ktoś, kto przychodzi w momencie, kiedy tego najbardziej potrzebujecie. Kiedy naprawdę już będzie z wami źle, kiedy już naprawdę nie będziecie mieć siły, że tak powiem, na to, jak dalej macie funkcjonować. Siódemka mieczy, szóstka buła w sąd ostateczny. To jest ktoś, kto po cichu pozwoli wam, to znaczy pozwoli. Mam wrażenie, że faktycznie to jest coś, co jest załatwiane po cichu trochę i z tą arcykapłanką. Więc dla części z was, jeżeli jesteście w stałym związku, który jest toksyczny, trudny, to może być jakiś romans. Jeżeli jesteście w trudnej relacji zawodowej, to może być ktoś, dla kogo po cichu zaczniecie tutaj pracować albo wykonywać jakieś drobne usługi, kto będzie chciał was później zatrudnić jakoś tak, tak? Dla części z was, jeżeli, nie wiem, mieszkacie na przykład z toksycznymi rodzicami, czy coś takiego, czy jesteście w jakimkolwiek innym związku, to może być nowy przyjaciel, przyjaciółka, albo po prostu przyjaciel, przyjaciółka, to może być jakaś ktoś, kto zajmuje się ezoteryką, uzdrawianiem, ktoś, z kim po prostu rozpoczniecie jakąś współpracę. Bardzo bliska dusza, bardzo fajne połączenie, kochani. Ktoś, kto przychodzi w takim momencie, w którym potrzebujecie. Ktoś, kto przychodzi, żeby wyratować was w opresji, czyli zaproponować nową pracę, ktoś, kto się chce w was zakochać, tak? Albo w jakiś sposób was wesprzeć w ucieczce tak naprawdę, siódemka mieczy, od tej trudnej sytuacji i osiągnięciu jakiegoś sukcesu, transformacji w waszym życiu. Także to może być ktoś, kto zaproponuje wam wspólne mieszkanie na zasadzie weź ty, zostaw tych rodziców, bo oni cię wykańczają i chodź do mnie, zamieszkamy razem, póki nie staniesz na nogi, to ja się tobą zaopiekuję, powiedzmy, tak? Albo tak jak mówię, no dla części z was z tą dwójką kielichów to może być jakaś nowa miłość, albo jakaś nowa współpraca. Jedno jest pewne, jest to ktoś, kto pojawia się z propozycją niezależności i wyrwanie was właśnie z trudnej energetyki. I tu jest, kochani, szansa na jakiś nowy początek. No i kochani, w waszej głowie, w waszym sercu jest czwórka buław, czyli chęć stabilizacji, chęć zbudowania takiej bezpiecznej przystani dla siebie, chęć stworzenia udanego związku, chęć pracy, w której będzie wam się dobrze pracować i będziecie dobrze zarabiać, tak? Chęć bezpiecznego domu, mieszkania, w którym nie będzie jakichś tyranii, nadużyć i wykorzystywania swojej siły, tak? Zobaczmy tą czwórkę buław. No, piątka mieczy. Tam jest dużo lęku, jakichś kłótni, napięcia, paść mieczy. Dokładnie, siódemka buław. Wiecie co? Ten paś mieczy z tą piątką mieczy, troszeczkę, no i trójka mieczy, daje mi wajby takiej przemocy przede wszystkim słownej, tak? Emocjonalnej być może. Ktoś rani was słowami, ktoś wiecznie krzywdzi was słowami, ktoś mówi, że jesteście niewartościowi, że nic nie osiągniecie, ktoś was wiecznie krytykuje, ktoś wiecznie utrudnia wam życie, że dołki pod wami kopie. Taką tutaj energetykę, kochani, czuję. No i siódemką buław, kochani, wy jesteście w końcu gotowi, żeby się temu przeciwstawić, bo już bardzo dużo cierpienia mieliście. Bardzo dużo tu jest jakiegoś bólu, takiego poczucia skrzywdzenia. Czuję, że dla części z was właśnie to są jakieś bliskie osoby, z którymi macie do czynienia, ale ta szóstka kielichów, kochani, przynosi mi na myśl właśnie tą osobę, która pojawia się w odpowiednim momencie, w odpowiednim czasie, żeby dać wam jakieś poczucie spełnienia i pozwolić wam wyrwać się z więzienia, w którym jesteście. Także, kochani, wygląda na to, że wy naprawdę widzicie tutaj w kimś swój ratunek na wyjście z trudnej sytuacji i w końcu rozpoczęcie nowego życia. No i słoneczko moje, najbliższa przyszłość to głupiec, czyli faktycznie rozpoczęcie nowego etapu, rozpoczęcie nowego życia, coś tu zaczyna kiełkować, coś tu zaczyna się tworzyć. Może, kochani, to jest wasza też taka otwartość na to, żeby w końcu podjąć jakąś ważną decyzję i rozpocząć to nowe życie, żeby wyrwać się z tego, bo to wszystko, kochani, oczywiście zależy od was. Zobaczmy tego głupca. Czwórka mieczy. Świat. Kochankowie, pięknie. Podejmujecie decyzję przede wszystkim, żeby coś zakończyć, bo macie dosyć jakiegoś cierpienia, siedzenia w klatce i chcecie pójść swoją własną drogą. Mamy tutaj pustelnika, mamy maga, mamy asa mieczy. Dokładnie, jesteście świadomi tego, co macie zrobić. Może za sprawą właśnie tej osoby, która tutaj przychodzi, ale też tutaj ten pustelnik jest tą wewnętrzną mądrością, więc wy godzicie się z jakimś faktem, który ma was zbliżyć właśnie do spełnienia marzeń i do przybliżenia was do jakiejś takiej wolności. Myślę, kochani, że tutaj też jest kwestia taka, że z eremitą nawet nie tyle, że
chowacie się do swojej jaskini, co właśnie wychodzicie ze swojej jaskini. Bo tutaj jest troszeczkę taka energetyka bardzo podległa. Na zasadzie muszę cierpieć, podjęłam taką decyzję, muszę zostać w tym związku, w tej pracy, w tym domu, opiekować się trudnymi rodzicami, żeby żyć z mężem tyranem, czy tam z kimkolwiek, bo taką podjęłam decyzję w przeszłości i trudno, muszę z tym cierpieć. A tutaj, kochani, troszeczkę jest tej energetyki, że wychodzicie z jaskini i zaczynacie naprawdę używać swojej mocy, ale też, kochani, sięgać po to, co daje wam jakąś szansę na nowy początek i wyrwanie się właśnie z tej przestrzeni ósemki mieczy. Myślę, kochani, też, że widzicie wszystko teraz jasno i wyraźnie, co macie zrobić, żeby się wyzwolić z tego, żeby wyzwolić się właśnie z tej trudnej sytuacji, z jakiegoś takiego więzienia, w którym tkwiliście od jakiegoś czasu. Z czwórką mieczy, światem i kochankami. Może być tak, kochani, że jeżeli to jest jakiś były pracodawca, rzucicie jakimś L4 albo załatwicie coś takiego, a w międzyczasie będziecie załatwiać formalności prawne, które przybliżą was do tego, żeby uwolnić się z pracy, która wam nie służy i pójść w kierunku czegoś, co jest lepsze. Dla części z was może właśnie tutaj wniesiecie jakiś wniosek o separację, rozwód i tak dalej, który też przybliży was właśnie do jakiegoś nowego początku. Dla części z was, nie wiem czemu, kochani, tutaj nie ma teoretycznie takich formalności, ale te miecze, które mi się pojawiają, i ten as mieczy, jakoś tak, i ten król mieczy, który jest waszym wyzwaniem, jakoś tak mi się kojarzy z tym, że część z was będzie musiała prawnie załatwić. Zakaz zbliżania albo jakieś ograniczenia, jakieś te, nie wiem, te zielone karty, czy jak to się tam nazywa, kochani, ja przepraszam, ale ja się naprawdę nie znam na tych prawnych aspektach, więc chodzi o to, że, kochani, część z was będzie musiała oficjalnie coś załatwić, żeby uzyskać spokój. Oficjalnie przez formalności, przez prawo, przez sąd, przez notariusza, nie wiem, cokolwiek. Część z was będzie musiała w ten sposób to załatwić, ale będziecie mieli szansę, żeby to zakończyć i faktycznie pójść właśnie w zupełnie jakimś nowym kierunku. I czuję, kochani, że z tymi kochankami to jest właśnie ta energia, że ta osoba, która pojawia się tutaj, bardzo wam w tym pomoże. Dla części z was, kochani, może szykować się wyjazd za granicę, więc jeżeli chcecie uwolnić się z sytuacji, w której tkwicie od dłuższego czasu, ale nie widzicie jakiegoś innego wyjścia, może to być przyjaciel, przyjaciółka albo ktoś, kogo poznacie, kto mieszka za granicą, kto pomoże wam załatwić wszelkiego rodzaju dokumenty, opłacić jakieś różne rzeczy i przygarnie was do siebie na ten czas, tak? Tutaj może was właśnie czekać ten wyjazd zagraniczny, ale też bardzo mocno właśnie widzę ten świat i głupie, czyli faktycznie zakończenie i rozpoczęcie nowego cyklu. Wy podejmujecie świadomą decyzję, że nie chcecie dłużej cierpieć, że chcecie coś wstrzymać, że chcecie uwolnić się z jakiegoś więzienia i podejmujecie właśnie kroki, które mają na celu was zbliżyć właśnie do tego. Które mają na celu, że tak powiem, was uwolnić z tego więzienia. No i tak jak mówię, wykorzystujecie też tutaj jakąś pomoc do tego. Nawet patrząc właśnie na te sówki. Tutaj jest ten wąż, ale on jest w szponach tej sowy. To jest tak jakby, wiecie, no, dla mnie wąż nie ma takiego negatywnego nacechowania. Ja ogólnie kocham węże, to są dla mnie takie zwierzęta, które symbolizują transformację, ale w wielu religiach, szczególnie chrześcijańskich, wąż jest symbolem zła, tak? Jest symbolem diabła. I trochę, kochani, tak jakby patrząc właśnie na to w ten sposób, czuję, że osoba, która pojawia się przy was, będzie trzymać tego diabła w ryzach w jakiś sposób, będzie was bronić przed tym, nie pozwoli wam zostać skrzywdzonym dłużej. Także macie przy sobie jakiegoś protektora, macie przy sobie naprawdę jakiegoś obrońcę, który pomoże wam, że tak powiem, wyjść z jakiejś trudnej sytuacji całą. No ale tak jak powiedziałam, wąż też jest energią transformacji, więc czuję, kochani, że tutaj ta transformacja też zachodzi wewnątrz was, że jesteście w końcu gotowi, żeby podjąć jakąś decyzję, żeby zrobić jakiś krok, żeby wydostać się z jakiegoś bagna i pójść faktycznie w jakąś lepszą stronę. Stronę, która da wam wolność, która da wam szczęście, która wam da spokojne życie przede wszystkim. No i właśnie, i tu jest ten pustelnik. Czuję, że przez jakiś czas właśnie byliście w jaskini. Czuliście się samotni w tym wszystkim. Nie wychylaliście się za bardzo. Ale biorąc pod uwagę te karty, które tutaj są, czuję właśnie, że wychodzicie z tej jaskini i w końcu podejmujecie taką świadomą decyzję, odważną decyzję i pokazujecie światu, czego jesteście warci, tak? Kim jesteście tak naprawdę? Piątka kielichów. Tak jest, to jest ta energetyka żalu, bólu, smutku, podjętej decyzji. Dokładnie wy od tego odchodzicie. Widzicie? Ósemka kielichów. Nie chcecie dłużej tak żyć. Podejmujecie decyzję, że czas wyjść z jaskini i arcykapłan. I przyjąć czyjąś pomoc, przyjąć czyjąś dobrą radę, pójść w zupełnie innym kierunku. Ale też, kochani, uczyć się na błędach, bo jakby nie patrzeć, arcykapłan jest tą energią niesamowitej mądrości, mądrości życiowej i doświadczenia. Wy bardzo dużo w życiu przeszliście. Oczywiście, dużo, dużo trudnych sytuacji, ale teraz, kochani, jesteście gotowi właśnie, żeby
wykorzystać tą mądrość i faktycznie odzyskać jakąś swoją równowagę, równowagę emocjonalną, stabilizacyjną, materialną. No i podejmujecie decyzję, że czas ruszyć właśnie w nowym kierunku. Odchodzicie tutaj od kogoś, rezygnujecie z jakiejś współpracy, uwalniacie się, stawiacie komuś wyraźne granice, przeprowadzacie jakąś ważną rozmowę. I myślę, kochani, że wykazujecie się tutaj ogromną taką determinacją, ale tak jak powiedziałam, też mądrością i taką pewnością, że droga, w którą zmierzacie, będzie dla Was lepsza. Tam jest szansa na lepszą pracę, tam jest szansa na stabilniejszy związek. Jak się fajnie tutaj te skrzydełka połączyły. Tam jest szansa, kochani, na po prostu lepsze życie. I Wy to wiecie, skupiacie się bardziej tutaj na sobie i na swoich potrzebach, bo jakby nie patrzeć, arcykapłan jest Waszą kartą, drogie byki. Więc skupiacie się przede wszystkim tutaj na sobie, na polepszeniu z siebie, swojej przestrzeni. A za tym, kochani, idzie właśnie odejście od tego, co nie służy. Więc tu jest ta świadoma decyzja, że czas wyjść z jaskini, wyjść z ukrycia, przejąć kontrolę nad swoim życiem, wykorzystać jakąś szansę i faktycznie uwolnić się z tego bagna, w którym tkwicie. No i właśnie, co z zewnątrz? Z zewnątrz jest dwójka mieczy. Czuję, kochani, że to jest energetyka właśnie jakiejś blokady. Blokady, która nie pozwala Wam ruszyć naprzód. Czy to w formie osoby, czy to w formie jakiejś umowy, czy to w formie małżeństwa, czy to w formie jakiejkolwiek innej. Tu jest blok, tak? Blok, który musicie, że tak powiem, przełamać, żeby faktycznie się uwolnić. Zobaczmy tą dwójkę mieczy. Dwójka mieczy, kochani, też jest tą kartą mówiącą, że ktoś tu czegoś nie dostrzega, nie dostrzega coś oczywiste. Mam wrażenie, że osoba, z którą jesteście, która jest tym tyranem dla Was, jest tym diabłem wcielonym, że tak powiem, w ogóle nie dostrzega Was właśnie w takiej kategorii. Postrzega Was jako osobę słabą, taką bezwartościową, którą łatwo można manipulować, ale myślę, że właśnie nie dostrzega tego potencjału, który był cały czas uśpiony u Was. I może się lekko zdziwić. Oj tak, zobaczmy tą dwójkę mieczy. As pentakli, sąd ostateczny, tak, rydwan, może się zdziwić. Ta osoba może się bardzo zdziwić, kiedy nagle powiecie, że się wyprowadzacie, że chcecie rozwodu, że wnosicie o rozwiązanie umowy, że wyprowadzacie się, że idziecie w swoją stronę. Tutaj będzie naprawdę niezłe zaskoczenie, bo ta osoba kompletnie się tego nie spodziewa. I wygląda na to, kochani, że faktycznie tutaj będzie to wsparcie kogoś, kto pozwoli Wam, kto pomoże Wam, że tak powiem, przeprowadzić ten proces. As pentakli jak najbardziej jest tutaj, kochani, nowym życiem, które zostaje zasiane. Sąd ostateczny mówi o uwolnieniu się od tego, co nie służy, uwolnieniu się z tych blokad. I rydwan mówi, kochani, że wszelkie problemy, wszelkie trudności zostaną naprawdę pokonane, a Wy idziecie w kierunku sukcesu i nowego życia. Zdecydowanie, kochani, dla części z Was jakaś przeprowadzka, jakiś wyjazd na horyzoncie, ale to wszystko jest Wam przeznaczone. Tutaj, kochani, z tym umiarkowaniem też bardzo mocno Wasi aniołowie pracują z Wami energetycznie, pracują z osobami, z którymi Wy będziecie współpracować i chronią Was, tak jakby mówiąc, że to jest odpowiedni moment właśnie na tą decyzję, żeby wyrwać się z tej blokady i faktycznie zacząć żyć stabilnie, zacząć żyć tak, jak tego chcecie, bo jakby nie patrzeć, król pentakli to też jest Wasza energia. Więc tutaj macie przy sobie właśnie królową mieczy, tam był król, tu królowa. Tak jak powiedziałam, kochani, płeć nie jest ważna, tak? Chodzi o energetykę. Macie kogoś, kto pomoże Wam przebrnąć przez jakieś formalności, będzie Waszym wsparciem w tej trudnej sytuacji. Tak jest, z paziem kielichów będzie Waszym oparciem, będzie Waszą przyjaźnią, będzie Waszym doradcą dobrym i kto pozwoli Wam właśnie zrobić ten krok naprzód i ruszyć przed siebie. Także macie przy sobie naprawdę dobrą duszę, która ewidentnie pomoże Wam to zrobić. Dla części z Was, mówię, to może być jakiś typowo urzędnik, prawnik czy coś taki, ale ja czuję, kochani, że tu jest coś więcej. Może to być kilka osób, kochani. Może to być kilka osób, może to nie być jedna osoba. Mam wrażenie, że naprawdę z tym umiarkowaniem, które jest tutaj, że tutaj cały wszechświat tak jakby się połączy siły, żeby pomóc Wam uwolnić się właśnie z tej sytuacji. Więc to mogą być i dobrzy przyjaciele, z którymi spotkacie, i potencjalnie nowy partner, i właśnie jacyś prawnicy, nieprawnicy, tego typu osoby. Tak jakby tych osób może być więcej w Waszej przestrzeni, którzy pomogą właśnie wyrwać się z jakiegoś impasu, dokładnie z cesarzową odzyskać niezależność i z siódemką kielichów właśnie wprowadzą jakieś takie pomysły, idee czy plany, zaproponują Wam różne rzeczy, które będą miały na celu, że tak powiem, uwolnienie Was właśnie z tej sytuacji i zakończenie procesu, w którym jesteście. Tak jest, królowa mieczy, odcięcie od tego.
Tak to, kochani, wygląda. Wasze nadzieje bądź obawy. No szóstka mija, czy macie nadzieję, że po prostu uda wam się w końcu popłynąć na te spokojne wody i uwolnić od tego jakiegoś, od tej piątki mieczy, od tych kłótni, od tych tragedii, od tego wpływu tej osoby i tak dalej. Także tutaj jest nadzieja po prostu na wolność. No i wynik bądź rada, kochani, to siódemka kielichów. Siódemka kielichów mówi: przestań marzyć, zacznij działać. Podejmij jakąś świadomą decyzję i zacznij wprowadzać ją w życie. Jeżeli czujesz, że ta sytuacja cię uwiera, po prostu uwolnij się od niej. Szukaj pomocy. Szukaj rozwiązań, tak? To jest ważne. Przestań marzyć, a zacznij po prostu działać. Ale siódemka kielichów, kochani, też jest dla mnie takim troszeczkę rozchwianiem emocjonalnym. Czuję, moi drodzy, że dla części z was to może być właśnie ta osoba, która będzie kombinować, będzie próbować was jakoś zbić z tropu, żebyście jeszcze cofnęli swoją decyzję, albo, kochani, nie wiem, w jakiś sposób zostali przy tej osobie. Także tutaj uważajcie, kochani, bo jakoś takie mam poczucie, że mogą pojawić się jakieś manipulacje. Ale też, kochani, siódemka kielichów jest tą kartą mówiącą o różnego rodzaju wyborach. Przed wami pojawią się po prostu nowe opcje i trzeba będzie podjąć decyzję, w które te opcje, z tych opcji chcecie inwestować. No zobaczmy tą siódemkę kielichów. Król kielichów. Dziewiątka buław. Trójka kielichów. Trójka kielichów, dziewiątka kielichów, król mieczy i paść pentakli. Siódemka. Tak, no i właśnie o to chodzi. No. Ach, kochani, no cóż mogę powiedzieć, tak jak mówię, z tą trójką kielichów pojawi się więcej po prostu osób. Więcej osób, które będą wam wskazywać różne możliwości i na różnym poziomie będą działać w całość. Będą działać wspólnie, będą działać razem, tak żebyście mogli ostatecznie zakończyć właśnie ten rozdział i pokonać pewne blokady i odzyskać swoje szczęście. Dla części z was tym królem kielichów faktycznie to może być nowy partner, nowa partnerka, to może być przyjaciel, przyjaciółka, to może być ktoś bliski waszemu sercu, kto będzie waszym wsparciem emocjonalnym, ale też właśnie widzę tutaj tego króla mieczy, czyli faktycznie jakiegoś specjalistę, który pomoże wam załatwić jakieś formalności. Król mieczy, kochani, też jest waszym wyzwaniem, więc to może być wasza energia. Także wsparcie tej osoby, wsparcie tego bliskiego przyjaciela, tego doradcy, tego kogoś może wpłynąć po prostu na was, żeby w końcu faktycznie postawicie pewne granice, powiecie stop i podejmiecie ważne decyzje i ważne inwestycje dotyczące waszej przyszłości. Stwierdzicie, że czas ruszyć naprzód i budować życie takiego, jakiego pragniecie, a nie takiego, w którym tkwić je od jakiegoś czasu. I to jest czas, kochani, na wasze szczęście i uleczenie tego szczęścia, uleczenie waszej przestrzeni. Kochani, bardzo mocno widzę powrót do takiej radości życia. Widzę nowe propozycje zawodowe, które będą prowadzić do dużych sukcesów. Jeżeli, kochani, faktycznie to jest jakiś nowy związek, będzie on stabilny i będzie przyniesie wam takie poczucie stabilizacji, małżeństwo nawet. Dla części z was nawet powiększenie rodziny. Jeżeli, kochani, to jest po prostu jakiś przyjaciel, przyjaciółka, ta osoba pomoże wam stanąć na nogi i zacząć projektować życie takiego, jakiego pragniecie. Przygarnie was do domu, tam będzie ten proces uleczenia, ogromnego wsparcia, dokładnie z tym przyjacielem, z przyjaciółką i tam rozpoczną się zmiany, ogromne zmiany wewnątrz was, które, kochani, zaprocentują na przyszłość i być może poprowadzą was w zupełnie inną stronę, której byście się wcześniej nie spodziewali, może właśnie w kierunku nowej pracy, nowej przestrzeni, nowego miejsca zamieszkania. Nawet, kochani, tak jak powiedziałam, dla części z was ten wyjazd do innego kraju będzie takim momentem przełomowym, w którym odzyskacie siebie, odzyskacie radość życia i odzyskacie tą szansę, kochani, na tworzenie rzeczywistości takiej, jakiej pragniecie. Będzie bardzo dużo możliwości, tylko pamiętajcie, nie dajcie się zmanipulować, nie dajcie się oszukać, wybierajcie mądrze. O tym też mówi właśnie król mieczy jako wasze wyzwanie. Wybierajcie mądrze i po prostu idźcie do przodu, tak? Trzymajcie się swoich decyzji, bo tutaj też o to chodzi. Jeśli postanowicie, kochani, ruszyć do przodu, to nie pozwólcie, żeby ktokolwiek na was wpłynął i sprawił, że zboczycie z kursu albo wręcz się cofniecie. Po prostu musicie z taką determinacją ruszyć do przodu, mimo blokad, mimo obaw, bo, kochani, czeka was tutaj sukces, szczęście i naprawdę spełnienie. Bardzo mocny przekaz. Także, kochani, arcykapłan, to jest wasz czas, moje drogie byki, czas waszego wzrostu, czas zasiania nowych ziaren, odejścia od tego, co nie służy, przyjrzenia się swoim inwestycjom i uwolnienia, odcięcia nawet bym powiedziała, właśnie od tej energii, tego diabła, czyli tej toksyczności. To jest czas zasiania nowych ziaren, kierowanie się w stronę, że tak powiem, realizacji tego planu i czas odzyskania siebie, odzyskania swoich uczuć, takich emocji. To jest czas, kochani, podążania za intuicją, ale też wyjaśnienia wszelkich tajemnic, sekretów i pokonywania lęków. To jest czas, kochani, powrotu do równowagi i wzrostu waszej siły życiowej. To jest, kochani, czas, żeby być w końcu szczęśliwym. Bardzo mocny przekaz macie, moje drogie byczki.
Także, kochani, jest piękny potencjał w tym miesiącu, żeby w końcu się uwolnić. Bez względu na to, czym jest to, co was blokuje. Jest szansa, żeby się od tego uwolnić i po prostu zacząć tak godnie żyć. Dobrze żyć. Szczęśliwie żyć. Mhm. Okej, słoneczka. Zobaczmy jeszcze kartę wyroczni dla was na koniec. Stali Wisdom of the Oracle. Zobaczmy, co chcę wam przekazać. Blessed. Dokładnie, kochani. Jesteście błogosławieni. To jest czas na błogosławieństwa w waszym życiu. Nadchodzi zmiana. Nadchodzi zmiana wiatru. Dokładnie. Otrzymacie jakieś wiadomości albo, tak jak mówię, propozycje, które poprowadzą was w stronę domu, w stronę bezpieczeństwa. Czas zakończyć jakąś historię, odpowiedzieć sobie na ważne pytania. Dlaczego ta historia się jeszcze nie skończyła? Uświadomić sobie jakąś prawdę dotyczącą właśnie tej toksyczności i podjąć decyzję. Bądźcie elastyczni na współpracę z innymi, na pomoc i na wypłynięcie na szerokie wody. Czas zdjąć pewne maski, oddychać głęboko i przyjąć pomoc kogoś lojalnego, kogoś kochającego w waszym życiu. Ta osoba posiada niesamowitą wiedzę, ale tak jak mówię, to też czas podążania za własną intuicją. Teraz jesteście pomiędzy światami, ale niedługo, kochani, właśnie jeżeli tylko zaryzykujecie, zbudujecie przyszłość taką, jaką pragniecie. Jesteście prowadzeni przez wyższe siły, róbcie wszystko według formalności, uświadomcie sobie, co jest dla was, co nie i faktycznie przyjmijcie prezent, jakim jest tutaj ta pomoc, to wsparcie. To jest czas, kochani, na szczęście, to jest czas na radość. Jesteście na to gotowi, kochani. Mhm. Dobrze. Zobaczmy tą kartę. 22, blessed, błogosławiony, strona 34. Coś cudownego, niezapowiedzianego, nieoczekiwana łaska od wszechświata. Są momenty w życiu, gdzie jakby znikąd wydaje się, że wszystko... Przepraszam, jeszcze raz. Są momenty w życiu, gdzie jakby znikąd wydaje się, jakby wszystko było perfekcyjnie zorganizowane przez interwencję boską. Czujesz się błogosławiony w sposób, który ciężko wyrazić. To tak, jakby Morze Czerwone rozdzieliło się przed twoimi oczami, a wydarzenia współpracują, żebyś w łatwy i przyjemny sposób pozbył się problemów. Czujesz w głębi siebie, że zasłużyłeś na to, a jednak, że nie zasłużyłeś na to, a jednak. To się dzieje. Niech podziw i wdzięczność, że te łaski, za te łaski Cię prowadzi. Przepraszam, coś kurde mi się literki mienią w oczach. Tak, czyli niech podziw i wdzięczność za te łaski Cię prowadzi. Miłość. Idziesz w stronę pogłębienia zażyłości z wyjątkowym i poświęconym Tobie partnerem. Wiesz, że jesteście sobie pisani. Ten związek został pobłogosławiony i przyniesie transformację oraz piękno do Twojego świata. Ponadto jest to znak, możliwe, że ważniejszy, że zostałeś wezwany do pogłębienia zażyłości z samym sobą i z górą. Z tym nowym etapem zobaczysz dowody łaski w swoim życiu. I praca. Nieoczekiwany przypływ gotówki i szczęście idzie w Twoją stronę. Jesteś w fazie, w której wszystkie przeciwności i problemy, które blokowały Twój sukces, zniknęły samoistnie. Otwórz się na otrzymywanie. Okno możliwości zostało szeroko otwarte. Zaakceptuj błogosławieństwa podarowane Ci w tym momencie i nie zapomnij się nimi podzielić. Także widzicie, kochani, błogosławieństwa idą w każdy możliwy sposób do Was. Czy to w formie wsparcia innych, czy to w formie miłości, czy to w formie, kochani, nowej pracy, czy nowego miejsca zamieszkania, czy wspaniałych przyjaciół. Bądźcie otwarci, żeby je przyjąć, bo to jest Wasz czas, moje drogie byki. Czas, żeby uwolnić się od problemów, uwolnić się od toksyczności, od więzów, które Was trzymają i faktycznie wypłynąć na głębokie wody. Na spokojne wody przede wszystkim. Wszystkiego dobrego, kochani, powodzenia Wam życzę i widzimy się oczywiście za niedługo. Buziaki, pa, pa.